Dzisiaj pokażę jak zablokować konto użytkownika w systemie Linux. I co ważniejsze, w jaki sposób odblokować użytkownika w Linuxie. Wyświetlam sobie helpa do password. Pokazuję to w jaki sposób, jakimi flagami mogę wyłączyć lub zablokować użytkownika lub wyłączyć jego hasło. Teraz pokazuję status użytkownika Adrian za pomocą przełącznika S pokazuje nam konto. Hasło jest ustawione, zaszyfrowane sh 512 Ważność yy, tutaj tego konta jest ustawiona na 9999, 99, 999, a dopiero po tylu dniach wygasa hasło. Następnym yy, stopniu yy, kroku pokazuje yy, polecenie HH, yy, yy, które pozwala na zmianę yy, i zablokowania użytkownika za pomocą expiry date. Listuje użytkownika Adrian. Znacznie więcej informacji nam tutaj pokazuje. To jest dużo bardziej korzystne dla administratora w porównaniu do hasła, do polecenia Password S, które no, tak naprawdę niewiele nam pokazuje, poza tym, że hasło jest ustawione. I ewentualnie tutaj to polecenie pokazuje, czy hasło jest zablokowane, czy też nie jest zablokowane. W następnym kroku pokażę listę użytkowników przechowywanych w password. Mamy takich użytkowników jak Redhat, Adrian, Lisa i Lori. To jest prawidłowe ustawienie. Tutaj wszystko z porządku Teraz wyświetlę sobie możliwość zablokowania konta użytkownika Adrian. Zablokowałem to konto. W tej chwili wyświetlam plik ETC Shadow. W w tym pliku mam informacje o kontach użytkowników i zahaszowanych ich hasła. Dwa wykrzykniki pokazują, że konto jest zablokowane. A właściwie to hasło do tego konta użytkownika, ale tym samym konto. W te dwa wykrzykniki, a ja później je omówię troszeczkę. Natomiast teraz pokażę w jaki sposób można odblokować konto. Tak, hasło TU odblokowuje nam konto. Pokazuję jeszcze raz plik Shadow. Tych dwóch wykrzykników już nie ma na samym początku, oczywiście. Możemy to zrobić ręcznie, tak? Czyli możemy sobie wyedytować ten plik ETC Shadow i dopisać ręcznie jeden czy dwa wykrzykniki albo gwiazdkę na samym początku tego z zahaszowanego hasła, czy, 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 czy zakodowanego hasła, tak? Bo sha 512 jest zakodowane hasło. I to powoduje, że w normalny sposób nie da się tego hasła odkodować. Wyświetlamy sobie MAN, instrukcję do polecenia password. Tutaj mamy wszystkie flagi, one są opisane. Expire, czyli w jaki sposób możemy ustawić informację o tym, że konto ma wygasnąć. Lock, czyli zablokowanie konta, w jaki sposób zablokować to konto. No i przy okazji wszystkie inne flagi, które można ustawić i. Dzięki temu uzyskać efekt taki jaki jest nam potrzebny. Teraz wyświetlę instrukcję do, do polecenia age. Change age, właściwie zmianę wieku, zmianę, zmianę daty. Tutaj możemy zablokować poprzez ustawienie daty wygaśnięcia konta. I w zasadzie na tym się skupimy. Tutaj podajemy po prostu datę w formacie rok miesiąc dzień, przy czym tutaj jest podana informacja w jaki sposób jest zapisywana informacja do pliku etc shadow poprzez tą flagę e. Zaraz wyjaśnię o co chodzi. A tam była informacja o tym, że to dodaje 180 dni. Yy, w trochę taki dziwny przelicznik, ja to uproszczę i wyjaśnię, na czym to polega. Najpierw sobie ustawimy expiry date, czyli datę wygaśnięcia konta. Dla użytkownika Adrian na 31 grudnia 2019 roku. Tak, proszę bardzo, ustawiliśmy. Teraz sobie wyświetlimy informację VTC Shadow i w tej chwili widzimy, że expiry date. Konta został ustawiony na 18261 dni. Ta data, właśnie ta liczba dni, to jest liczona od 1 stycznia 1970 roku. To on sobie tak ktoś wymyślił dawno, dawno temu, i to oznacza dokładnie północ w formacie UTC, w takim formacie, właśnie czasu. Dobrze, to mamy wyjaśnione. Już wiemy w jaki sposób jest obliczana ta liczba dni i zapisywana do pliku etc. shadow. Ten interwał w ogóle czasowy, jest dzielony tak naprawdę przez 86400 sekund, to oznacza jeden dzień. Natomiast tak, tutaj mamy polecenie jeszcze USER MODE, które też pozwala nam zmienić konto, zablokować konto, bo jest opcja log i zmienić zmienić datę to EXPIRE i też nam to pozwala. W tej chwili zablokowaliśmy konto, widać wykrzyknik na samym początku zakodowanego hasła, to znaczy, że konto zostało zablokowane, proszę bardzo. Password lock, czyli informacja o tym, że hasło jest zablokowane, i użytkownik musi się zgłosić do administratora w celu odblokowania hasła do konta. Dobrze, teraz zobaczymy sobie kolejną rzecz. Skupimy się na troszkę innej opcji. Wyświetlimy sobie jeszcze raz Helpa, i tutaj mamy opcję wygaśnięcia daty. Tak, tym poleceniem też można, właśnie jak wspomniałem wcześniej, ustawić wygaśnięcie konta. Ważność konta na określoną datę ustawimy, więc ustawimy sobie odblokowanie konta U, czyli Unlock. Ustawiamy datę wygaśnięcia konta na rok 1970 na 2 stycznia co spowoduje, że konto zostanie odblokowane ze względu na tę datę. Że, e, taka ciekawostka, tak? Widzimy, że nie ma wykrzyknika na samym początku, to oznacza, że hasło zostało, że konto zostało odblokowane, hasło do konta zostało odblokowane i ta jedynka oznacza, że Minął jeden dzień od 1 stycznia 1970 roku. Wyświetlamy sobie jeszcze raz z poleceniem. Tak, proszę bardzo. Tutaj nam pokazuje, że konto nie ma zablokowanego hasła. Mimo że expiry date ustawiliśmy na rok 1970, na tego 2 stycznia, co jest dosyć ciekawe, prawda? No ale tak to właśnie działa. O to mi chodziło, żeby to pokazać. Teraz użyjemy polecenia H, H nam pozwoli ustawić też wygaśnięcie daty. Pokażę w jaki sposób. Ustawiamy sobie to na liczbę 1. To jest dokładnie to co mieliśmy wcześniej. Tym, że tutaj jest taka drobna różnica, że tu ustawiamy liczbę dni. Czyli jeżeli chcemy mieć na końcu tę jedynkę właśnie to w ten sposób, tym poleceniem możemy sobie ustawić liczbę dni od 1 stycznia 1970 roku licząc. Czyli nam no możemy sobie podać ten 21, 22, możemy sobie podać 22 351 i po tylu dniach od tej daty licząc, od tego dnia konto zostanie zablokowane. Jest to, można powiedzieć, tożsame i można naprzemiennie używać obu tych poleceń. Wylistujemy sobie konto. Proszę bardzo, jest podana informacja, kiedy została dokonana ostatnia zmiana hasła i kiedy wygasa konto. Tutaj w tym przypadku 2 stycznia 1970 roku. To w zasadzie wyjaśnia nam, jak zostało ustawione konto, prawda? I dokładnie ta sama opcja powoduje naprawdę odblokowanie konta, bo konto nie jest zablokowane. Konto e, wydaje się, że wygasło, e, natomiast hasło do konta e, nie jest zablokowane i mm, z konta nie można skorzystać mm, właśnie poprzez ustawienie Expire Date. I w te Expire Date czy to używamy User Mode, czy Edge, czy, H, czy, czy password to nie ma znaczenia. Tutaj teraz pokazałem ustawienie pustego, pustej daty, czyli user mode U, czyli unlock expire date w pojedynczych apostrofach powoduje skasowanie daty wygaśnięcia konta. Ona wtedy po prostu znika i konto jest odblokowane i można go używać i ustawia wtedy account expire, czyli wygaśnięcie konta na nigdy. Natomiast do czego właściwie nam jest potrzebna blokada konta? No, na ogół się przyjęło jako dobrą praktykę, że nie kasujemy kont, tylko je blokujemy i odblokujemy. W tej chwili ustawiam: chcę zablokować konto jeszcze raz poprzez ustawienie innej daty. Zablokujemy konto z datą 1990 rok 1 stycznia. W Chcę to pokazać w jednym konkretnym celu, taką ciekawostkę zaraz Wam tutaj pokażę. Tak, zablokowaliśmy konto. Locked z konkretną datą styczeń 1990, prawda? Tutaj w tej chwili jest widoczny jako data blokady konta. W tej chwili ustawimy sobie e, 3, 3, tylko nie minus 1 tylko 1. Tak, tutaj powinno być 1. I po ustawieniu jedynki dla tego kąta e, sobie wyświetlimy, widzicie to się stało, powróciło do poprzedniej daty e, wygaśnięcia konta. To można w ten sposób sobie bardzo szybko taką zmianę nad, dokonać. Natomiast e, minus 1 powoduje, że kasujemy datę wygaśnięcia konta i znowu jest ona ustawiona na nigdy, e, dosyć szybkie, proste rozwiązanie. Pozwala nam skutecznie i szybko zrealizować to, co jest tak naprawdę nam potrzebne, aczkolwiek dobrze znać wszystkie trzy polecenia i używać ich wszystkich trzech, i wiedzieć, co które robi. Teraz wyświetlimy jeszcze raz użytkownika, Adrian, i, i zablokujemy go. Po zablokowaniu, wyświetlimy dokładnie, i po zablokowaniu, zrobimy sobie wylistowanie. I chodzi o to, że to polecenie poniżej hh, Ono nam nie pokazuje, czy konto jest zablokowane, w sensie czy hasło jest zablokowane. Pokazuje, kiedy hasło wygasa, czy hasło jest nieaktywne i kiedy wygasa konto. Natomiast nie ma informacji o tym, że zostało zablokowane hasło. W przeciwieństwie do d s tak? Teraz ciekawostka: aplikujemy konto za pomocą UserMod. Pokazujemy, czy konto jest zablokowane. No, niestety nie widzimy tutaj znowuż tego, że konto jest zablokowane. Password S też nam pokazuje, że jest password locked. Tak, konto będzie zablokowane i password DWS nam pokazuje, że konto jest zablokowane. Dzięki temu mamy informację podaną i to. Nam wszystko wyjaśnia, to tak naprawdę musimy znać wszystkie polecenia, przynajmniej te dwa: password i password w zasadzie i h, i, i, żeby sobie móc dowolnie zmieniać, odblokowywać konta i odblokowywać hasła. W następnej kolejności spróbuję pokazać jeszcze jedną rzecz. Tutaj w jaki sposób można sobie w ETC Shadow pokazać, że konto jest Tak, no to jeszcze raz, oczywiście ten wykrzyknik, który wcześniej pokazywałem, to nam daje też jakąś informację. Możemy używać tego pliku. Odblokowujemy plik User Modem, czyli widzimy, że można zastępczo używać wszystkich tych poleceń. Konto jest odblokowane, to było widoczne w ETC Shadow. Wyświetlamy jeszcze raz Pasw DS, tak konto jest ustawione i zahasłowane, zakodowane, SH-512. No i teraz jeszcze jedną rzecz pokażę, na sam koniec w zasadzie, czyli blokujemy za pomocą, listujemy konto, tak? nie mamy ustawionej blokady żadnej teraz sobie ustawimy jedną rzecz, Teraz Wam pokażę zablokuję to konto jeszcze raz l małe, może się pomyliłem takie konto jest zablokowane, wyświetlimy sobie informację password locked, teraz po zablokowaniu konta poprzez blokadę hasła, wyświetlimy sobie user mode, odblokujemy konto i pokazujemy password S, że hasło znowu zostało odblokowane. Czyli, jak widać, jednym poleceniem można zablokować, drugim można odblokować, można je stosować naprzemiennie. No i na sam koniec wyświetlam informację o tym, jak konto było ustawione, tak jak na samym początku, przed wszystkimi zmianami. W sumie to. Byłoby. Na tyle dziękuję bardzo za uwagę. Cześć, trzymajcie się.